Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanika. Z tej strony Lenuś i zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Otóż co my w tej grze dzisiaj robimy? Cały czas zbieramy skałki, 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 skałki. O kurna, a ty gnoju do mnie wyskoczyłeś. Patrz, tak mi od tylca zaszedł. Jest tu jakiś jeszcze? Nie na tym mieliśmy się dzisiaj skupić. Chciałem wam pokazać trochę, jak tam już zrobiłem w wolnym czasie. No i że jest trochę postępy widać. Nie pokazuję wam tego wszystkiego, bo nie mam czasu. Nieraz siedzę wieczorami, zagram. Ale no cóż, pokazuję to, co jest ukończone, żeby was nie zanudzać budową, bo to jest monotonne i ciężkie. Cały czas schodzi, schodzi, schodzi z tą budową. No niestety. Dobra, może od tej strony trochę tych skałek wyrąbiemy. Chciałem tą dolną część. Dobra, to muszę pozbierać, bo powiem wam, że chyba te skały są w takim dołku, że no normalnie mam tak ciężko, bym musiał mieć inny sprzęt takich rzeczy, żeby robić. Chcę się dopełnić trochę, ale widzę, że mi nie wyjdzie nic z tego. No, chciałem tutaj tak elegancko ustawić. O! O, i teraz będę mógł. O, ale wywaliło. Dobra. Tutaj się przejdziemy tu w dołek. Powoli, powoli. Aż tam gdzieś spadnę. Ach. Dopełnię tylko ten koszyk. No, tu mam sporo tych skałek. To akurat powinno mi starczyć to, co buduję tam. Ojojojojoj. Ja będę po całej mapie teraz zbierał te skały. Dobra, potłuczmy to, co jest, bo mi się nie chce bawić ten. To, co jest, potłuczmy, dorzucajmy do tego koszyka, bo co innego wam chcę pokazywać, a nie znowu skały, skały. A no cóż, no na tym tylko teraz mi polega. No i jeszcze trochę spalonym lesie byłem, bo mi zabrakło materiału do wytwarzania stopu drugiego poziomu, więc gdzie ucieka za? Idźcie tam, może was złapię. Tutaj miejsce, gdzie uciekasz. Tu ta fizyka normalnie tego wszystkiego to jest taka fantastyczna, że no nieraz aż nie mam cierpliwości. Urąbę tylko te koszyczki, co tu są. Ten koszyczek dokończymy. Pokażę wam trochę bazy, no i będę kończył tam dużo. Nie wiem, co tam wam nagrywać, tam zanudzita się. Może następny odcinek będzie na jaki magazyn już pójdziemy znowu, jaki tam. A ponoć się dowiedziałem, że można tam coś włączyć w magazynie, jak oglądałem u innych. No i można włączyć, można rozbierać magazyny na części. No to jest ciekawe. To jest ciekawe właśnie. Chciałbym właśnie. O ty kurna, gdzie to mi poleciało? Ojej. Tak ciężko się tu jeździ. A w takim miejscu. O, tutaj jeszcze na plecach mam. Zajebiście. Dobra, pojedźmy tutaj. Zobaczmy skrzyneczkę. Co nam dzisiaj da? Dobra, może być. Nie ma tragedii. Nie to. Tutaj palimy światło. Zjeżdżamy z tej góry. To ja jeszcze wrócę tu nie raz na tą górę. To już mi się już no niedobrze robi. Ale no cóż. O, tu kawałek skały poleciało. Jogi, nie jedziemy tam. Tu kawałek został, to już rozbiję na bazie. Bo nie będę się już teraz bawił się tam zajmowaniem. Może nie zgubię tego, bo się tak zaklinowało fajnie. I tylko młotem napierniczy, tylko tyle mi zostanie. I zobaczymy, co tam mi się udało przetworzyć, ale metalu mi znowu brakło. Ten metal mi jest tak teraz bardzo potrzebny, więcej niż ta skałka, ale ta skałka też jest mi potrzebna, ale tu znowu chemii nie ma.
A tego nie mam. Zawsze czegoś brakuje, bo robiłem sobie kostkę na tym bazie i zacząłem robić. A co za wymyśliłem sobie, że będę robił z takiego fajnego betonu. Nie wiem, czy jeszcze jakiegoś, nie wiem. Może będzie fajny, nie wiem, może wam się spodoba. Już dojeżdżamy do naszego królestwa, już tu z tej strony jest metalowe. O, elegancko teraz. Czekam na pierwsze testy. Od środka beton jest. Cegiełki. Dobra, wysiadamy. Wysiadamy, to bierzemy do przetwarzania. Niech się to na bryły rozwala. No szkoda, że ciemno się zrobiło. To bym wam pokazał trochę. Może się uda jakoś pokazać. Tutaj coś miałem, mam tu coś, nie mam, nie mam tego, co bym potrzebował. O, dobra. Tym co rzucimy, żeby było trochę widniej. Albo poświetlimy tak. O, tu zacząłem tą kosteczkę kłaść. Tu kosteczkę zakładam, tu drewniane klocki, tu ten właśnie beton. Zacząłem kłaść, nie wiem, czy fajny pomysł. Tutaj już jest centralna dowodzenia, już przygotowana tutaj. Wszystkie silniki są, tu jest ta druga brama, jeszcze nie dokończona, bo cały czas materiału mi brakuje, ale no już jest lepiej niż było. Tu już jest częściowo metalowe zaczęte, tu częściowo już jest dobudowany ten metal. O, aż pięknie. Pięknie, tylko czekać na testy teraz. W garaży cofłem do środka tutaj, przespawałem je, tutaj zrobiłem na tym podestach. Bo mi to zalegało i przeszkadzało, bo miejsce potrzebne mi było potrzebne. No to, żebym tak zrobił tutaj, muszę jeszcze dorobić, ale teraz nie mogę się na tym skupić, bo robimy ten blok cały czas. Dobra, mam trochę metalu, ale to na chwilę, tylko mi starczy tego metalu. I tak, no tutaj robię, 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 robię cały czas. Jeszcze trochę warzyw mi braknie, będzie trzeba ogródek sobie. Co my tutaj mamy? Jakieś ubranko. O, znowu koszulkę jakąś śmieszną dostałem, same koszulki. Gdzie te koszulki? A ostatnio taki fajny plecaczek mam. Nogi to nie to. O, która? O. O, tu taki śmieszny plecaczek jest. Tu jakieś buzeczka. Spodnie mamy jakieś krótkie, czy mam wszystko? Nogi to są nogi, no, takie albo takie. Nie mam nic spodnie, buty, tam jakiś też plecasek właśnie taki. Czapę albo taką mogę. O. Kozak, dobra, niech będzie. To zatrute powietrze tutaj jest. No cóż, wszystko sprawne, tutaj krówka żyje, tu ciągniczek stoi. Dobra, chciałem się z wami tylko taką podzielić się. No mówię, no nie mam co do ciekawego do opowiadania i dlatego nie nagrywam. Jak mam coś zrobione, to wam się z wami podzielę oczywiście. Tak to dla mnie nie ma sensu coś na siłę mówić, a tak to zawsze coś pokażę, co zrobiłem. Fajny ten tutaj mościk, co pomyślałem, żeby takie chodzić takie dookoła. Żeby sprawdzać, czy coś się dzieje. Mówię, garaże cofnięte są sporo. W następnym odcinku albo że będzie to ukończone, albo będzie ciąg dalszy robót. No tutaj ładnie murek jest. Elegancko, zawsze ochrona jakaś jest. Przed strzelającymi tutaj aż dotąd. Fajne połączenie. Tak myślałem, żeby jeszcze zrobić tam przez ten dalszą część połączenia, ale nie chce mi się, bo tu garaż teraz stoi to. Szyby trochę już są porobione, łazienka też już jest, ale kibelek już mam, łazience, już przejście, może sobie elegancko skorzystać. Dobra, tym miłym akcentem żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, na razie, pa!